To ja, święty Mikołaj. Przepiękny wstęp, przefajnego twórcy. I tak, no. Bardzo, bardzo fajnie, tak? No, także zaczynamy wstępy i w ogóle. W dzisiejszych czasach każdy się zastanawia, kiedy oczywiście wróci ta nasza normalność i w ogóle kiedy w końcu wrócimy do tej normalności. A co za tym idzie, także powrót do szkół. No bo nie oszukujmy się, każdy ma już dość siedzenia rok przed komputerem i tak naprawdę oczy wszystkich bolą, każdy dostaje zakrętu głowy i w ogóle. Ale do tego za chwilę przejdziemy, a tymczasem witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz Rozkroczkin, a to jest nasza kochana seria o nazwie Co piszczy w świecie. W ostatnim czasie nasz kochany rząd postanowił pójść nam na rękę i oczywiście co zrobić? Otworzyć nam galerię. Galerię nam otworzyć oczywiście i postanowili nam otworzyć wszystko, co jest dostępne. Oprócz chyba siłowni i basenów, nie? Nie wiem, dokładnie nie jestem obeznany w tym temacie. Oczywiście rząd także zezwolił na to, by klasy 1-3 podstawówki wróciły do szkół. Ale halo! Coś tu jest nie tak. Co ze starszymi? Co z nami? Ludźmi, którzy chcą się kształcić i za niedługo mają matury, egzaminy zawodowe czy egzaminy ósmoklasisty. W dupie to mają. Bo lepiej się uczyć w domu, bo oni stwierdzą, że... No, ci starsi to, jeżeli są bardziej obeznani w tych komputerach, no to oni sobie się dodać im młodsi, to niech idą do szkółki. Ale ostatnio co się stanęło? Znowu wzrost zakażeń powyżej 10 tysięcy. Oj! I to wiecie, no to niektórzy powiedzą... No, bo to są do szkoły! Powiem wam szczerze, że gówno prawda. Gówno prawda tak naprawdę, bo uważam, że tak naprawdę szkoły powinni tylko szkoły powinni otworzyć dla wszystkich uczniów, a nie tam restauracje, galerie i w ogóle. No bo przez takie właśnie otwieranie restauracji, gdzie jest dużo zarazków i w galeriach też, no jest po prostu ten wzrost zakażeń. No w szkołach też pewno jest, ale nie aż tak. Ja uważam tak, że szkoły powinny być otwarte. To jest moja osobista sugestia, na pewno wiele osób mi przyzna rację, że szkoły powinny być otwarte. Szkoły powinny być otwarte dla wszystkich, ale oczywiście nasz kochany rząd robi tak, że po prostu ci młodsi, bo nie są obeznani w komputerach, a my mamy, kurde, mieć za chwilę ataki padaczki, bo tak sobie pan minister Czarnek wzdurał, że my mamy mieć ataki padaczki, bo siedzimy za długo przed komputerem. Potem się rodzice dziwią, że jesteśmy agresywni. Przez co? Przez to, że siedzimy, kurwa, 8 godzin przed pierdolonym komputerem i słyszymy, jak nauczyciele nam gadają. Nie oszukujmy się, ludzie mają tego dość. I ja jestem ciekaw, kiedy w końcu wrócimy do szkół, bo naprawdę nóż mi się w kieszeni otwiera, jak widzę, że rząd otwiera te wszystkie galerie, wszystkie sklepy, jak rząd otwiera galerie, restauracje, siłownie, baseny. A co ze szkołami? Szkoły są zamknięte dla praktycznie wszystkich uczniów oprócz dla klas 1-3 podstawówki. A niektórzy piszą doktoraty, stypendia. Niektórzy piszą matury, egzaminy zawodowe. I co? Gdzie my w tym jesteśmy? Mamy nie chodzić do szkoły, bo jesteśmy obeznani z komputerem? No według mnie nie. Możecie mi się tutaj przypatrzeć na oczy, jakie ja mam, kurwa, przez te zdalne oczy już przekrwione. Tak, to głównie przez te zdalne ostatnio. Więc apeluję do naszego kochanego rządu. Proszę się zastanowić nad tym, jak rozwinąć edukację. Ponieważ młodzi ludzie, tacy jak ja, nie powinni siedzieć tyle przed komputerem i słuchając nauczyciela. Niektórzy to by woleli już wrócić do szkoły i słuchać pierdzielenia nauczycieli przy biurku. Odnosząc się do tego, co wcześniej powiedziałem, uważam także, że rząd klasy 4-6 wzwyż aż do liceum i studentów traktują jak niewolnicy, którzy, wiecie, mają siedzieć sobie w domkach i przed komputerem, bo jest koronawirus. Uważam, że szkoły powinny być cały czas otwarte w
tym przypadku, żebyśmy się dokształcali, a przez zdalne to tak naprawdę każdy ma wyrąbane to. Czy nauczyciel cokolwiek mówi i nie wiem, w CS-a sobie pyta, tak? No, nie oszukujmy się, ale taka prawda, więc... Ja bym wolał posłać własne dziecko do szkoły w czasie pandemii, niż otwierać galerie handlowe czy restauracje, bo... No sami widzicie, co się dzieje. Dobra, w szkole też pewno złapiecie jakiegoś tam wirusa, ale... Uważam, że edukacja w tym momencie jest nam bardziej potrzebna niż zapierdalanie do sklepów, tak, i wagarowanie i jedzenie sobie luksusowych obiadków w restauracji zamiast w domu. Nie. Szkoły powinny być otwarte według mnie. Dla wszystkich. A nie tylko aktualnie dla klas 1-3. I na pewno zaraz tak będzie, że młodzi wrócą. Tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.